Poznajcie Tomka. Właśnie opisał w klasie swoją szczęśliwą rodzinę. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Ludzie, jak długo jeszcze będziecie się kłócić? Przywalę ci! Jeszcze zobaczymy! Rany, czy to się kiedyś skończy? Wygląda na to, że czas już na was. Nienawidzę cię! Biedny Tomek. Hej, mistrzu, spójrz! Zagrajmy w piłkę nożną! Tato, ja lubię koszykówkę. A co za różnica? Ta piłka może równie dobrze odbijać się od podłogi. Ach, tata nie jest za dobry w łapaniu piłki, ale jest dobry w robieniu Tomkowi obciachu. Ups. To wszystko twoja wina. Wynoś się stąd. Kochanie, mamusia przyniosła ci niespodziankę. Cóż, kiedy oni się nauczą, że lubię koszykówkę? O, a tak prezentów. Moi rodzice znowu swoje. Cześć, jak się masz? Chcesz iPhone'a? Świetnie, ja też mogę coś dostać? Jasne, weź sobie. Fajnie. Ups, wygląda na to, że Tomkowi nic nie zostało. A co powiesz na prezent dla ulubionego dyrektora? Nawet nie wiem. Ach, proszę. To specjalna katapulta. Chwileczkę. Potrzebujemy bitej śmietany. Już prawie gotowe. Proszę wziąć. I odsunąć okulary. Bum! Spodobało się panu? Wygląda na to, że dyrektorowi nie podobało się bycie celem. Czy ty zwariowałeś? Synku, jestem już. Wszystko w porządku? Co za niespodzianka. Rodzice Tomka krzyczą jak szaleni. Hej, Tomek, chodź ze mną. Ach, prawie ogłuchliśmy. Chodź no tutaj. Trzymaj się, kolego. Mama wie, jak zaskoczyć. Wow, żelkowe picie. Smaczne. Cześć, tato. O nie, ten nieudacznik też tu przyszedł. Nie mogę cię znieść. Nie znowu. Ostrożnie, w domu są źli rodzice. Swoją drogą, w tą niedzielę idziemy na mecz koszykówki. Tylko ty i ja. Kochanie, spójrz tutaj. Czy to nie fajne? Idziesz sobie w końcu? Dalej wchodź, nie wstydź się. Zobaczcie, kogo przyprowadziłem. To gwiazda koszykówki. Rzuć mu piłkę. Okej. Okej, spadaj stąd. Żałosne. Przestań się śmiać. A co powiesz na to, tatusiu roku? Cóż, Tomek ma już dość nieustannych kłótni. Synu, wychodzimy. Hej, dokąd? Wejdź, usiądź i zjedz sobie. Wszystkie te smakołyki są dla ciebie. Świetny wybór, Tomek. Przestańcie. Żadnej czekolady. Niezdrowe jedzenie powinno znajdować się w koszu, a nie w buzi. Wrzuć wszystko tutaj. Świetnie. Chcesz trochę? Fuj, nie. Tylko nie talerz warzyw. Wolę zjeść z kosza na śmieci. Co my tu mamy? To ekstremalna kuchnia. Tada! To wszystko twoja wina. Przestań na mnie krzyczeć. Mam cię dość. Nie chcę cię więcej widzieć. Wyluzuj, królowo dram. Ostrożnie, mój makijaż. Co by tu robić w weekend? A może PlayStation? Wygląda na to, że Tomek potrzebuje towarzystwa. Fajnie było grać z tatą. Zawsze przegrywał, a ja się śmiałem. Doskonale. Kochanie, co się dzieje? Zagrasz ze mną? Nie, mamo. Tak. Ach, to porażka. Mama lepiej gotuje niż gra. Koniec gry. Przegrałaś. Zagrajmy jeszcze raz. Okej, niech będzie. Spójrz na tego bohatera. O, tak. Mam fajną broń. Znokautuję każdego. Gramy. To będzie bitwa. Mamy nadzieję, że masz wystarczająco dużo popcornu. Mama jest niespodziewanie dobra. Jeszcze kilka minut i dowiemy się, kto jest zwycięzcą. Hej, to było naprawdę? Finałowy cios. Tata odpada. Tak, jestem najlepsza. Nie denerwuj się.
O rany, nie oszczędzała cię, co? Kogo byście wybrali? Tatę czy mamę? Zastanówcie się. Cześć, Asia. Zjedz sobie coś słodkiego. Nie mogę już tego znieść. Co to jest? Tato, dlaczego jesteś przebrany za kelnera? Masz ochotę na ciasto? Jasne. Dlaczego nie? Jest niewiarygodnie smaczne. O rany, mamo, ty też tu jesteś? Kto tu wpuścił tę szaloną kwiaciarkę? To jest dla ciebie. Wygląda na to, że tym razem rodzice naprawdę pomogli Tomkowi. Więc chwileczkę. Okay. Hej, to ja! Okay. What? Co? Mamo, dlaczego przyniosłaś ten album? Kiedyś miał takie śliczne policzki. Będę płakać. Przestań pokazywać nam tę potworność. Hej, jakiś problem? Znów się zaczyna. Mam dość. Przestańcie! Oboje jesteście nienormalni. Wygląda na to, że tak. Co może zepsuć nastrój Tomka? To łatwe. Dzień z rodzicami w szkole. Wygląda na to, że coś knuje. Świetnie. Jeden telefon i aktorzy są w drodze. Cóż, gdzie są twoi rodzice? Chwileczkę. Mamo, tato, jestem tutaj. Tutaj są. Mówisz poważnie? Czy twoi rodzice są dwoma brodatymi facetami? Przestań mnie dotykać. Mam nadzieję, że dyrektor niczego nie podejrzewa. Ups, teraz przyszli prawdziwi rodzice. O, co to za pani? Otwórz oczy, to mężczyzna. Uspokójcie się, muszę iść. Dzień rodzicielski zakończył się sukcesem. Hej, wynoście się stąd. Wy też. A, Tomek jest smutny. Hej, co się dzieje? Wyglądają na takich szczęśliwych na tych zdjęciach. Ach. A co by było? A, znalazłam to. Romantyczna kolacja to właśnie to, czego im trzeba. Jesteś genialna! Niech cię uściskam. Ostatnie poprawki i wszystko gotowe. Napiszę, chodź pooglądajmy koszykówkę. Nikt nie miał wątpliwości, że przyjdzie. A gdzie jest mecz? Będzie tutaj. Spróbuj zmienić kanał. Teraz kolej mamy. Jak pięknie i gorąco. A to tutaj... Meh. Wieczór robi się ciekawszy. Okay. To dobra decyzja, kochani. Lepiej dzielić się makaronem, niż się kłócić. Niebezpieczny moment. Tego nikt się nie spodziewał. Zapłacisz za to. Proszę bardzo. Chcesz jeszcze? To masz. Trwa bitwa owocowa. Ups, Tomek chciał, aby jego rodzice przestali walczyć. Ale efekt był odwrotny. Słuchajcie uważnie. Jesteście najgorszymi rodzicami na świecie. Asia, zrobiłem wszystko, co mogłem. Fuj, obrzydliwe. Powiedz mi, jak oni mogli? Zrobiłem im kolację przy świecach, a oni... Całkiem niezłe. Co to jest? Znowu ty? Naprawdę? Pogodziliście się? Tak, Tomeczku. Wszystko będzie jak dawniej. Mama to potwierdzi. Smakołyki dla uroczej rodziny. Wow! To najszczęśliwszy dzień w moim życiu! Cóż, spróbujmy. Jeszcze jeden kawałek. Asiu, dołącz do nas. Czy to nie fajne? Kochanie, zjedz trochę. A, to był zły ruch. Przez chwilę wszystko było normalnie.
A w przyszłości będzie jeszcze lepiej.